Cześć, witajcie. Cześć, jesień nam się powoli zbliża. Nowe telefony mają premiery i to nawet takie dosyć spektakularne. Targi nam jakoś przebiegły właściwie bez... Słucham? Targów w zasadzie nie było. No, no tak. Tak, to prawda. Wiecie, wyobraźcie sobie Niemców, którzy co roku organizują targi nie dla dziennikarzy, nie dla branży, tylko przede wszystkim dla publiczności. Jak ci biedni organizatorzy musieli się gimnastykować, żeby jakiekolwiek pieniądze z tego spróbować wyciągnąć? Nie wiem, jak wyciągnęli, bo ponoć były tylko dwie hale i tak według relacji kolegów, którzy tam byli, to wystarczyła godzina, żeby to zwiedzić. A czterech wystawców było, czy więcej? Nie, wystawców było całkiem sporo, natomiast jedna hala w zasadzie według no, relacji, także ja nie widziałem tego, więc opieram się na relacjach kolegów, których serdecznie pozdrawiam oczywiście. Była jedna hala pełna startupów, no i druga hala taka powiedzmy ogólna, plus działy się konferencje z tym, że to były konferencje zamknięte, na przykład konferencja Realme czy tam Honora, na których tak naprawdę nic wielkiego, spektakularnego nie pokazano i to też były konferencje w zasadzie zamknięte, więc nie mając zaproszeń od polskich oddziałów, które z tego co wiem w ogóle zaproszeń nie kolportowały, to i tak byśmy tam nie wlezi, więc moim zdaniem dobrze się stało, że nie pojechałem, bo z drugiej strony dzięki temu mogłem pomacać Galaxy Folda, pierwsze wrażenia linkuję wam na dole. Recenzja będzie jak będzie, nie spieszę się z nią i tyle. Ale to tak jak zwykle w Berlinie zazwyczaj jest tak, że większość konferencji tych rzeczywiście istotnych to są konferencje z zaproszeniami. Tak, oczywiście. Jeżeli nie ma się akredytacji, to po prostu nie chodzi. Od polskich oddziałów, nie? To jest ta subtelna różnica, że w tym roku polskie oddziały tak jakby przemilczały te targi zupełnie. Takie mam przynajmniej wrażenie. Wiesz co, ale gdyby targi się odbywały w końcu, nieraz byliśmy i nieraz zdobywaliśmy no poza tak. polskimi oddziałami zaproszenia, no, wiesz, nie? W związku z tym, gdyby targi były, to byśmy te zaproszenia mieli, tak. A w momencie, kiedy targów w zasadzie nie było, no to po co? No dokładnie, ale my jesteśmy specyficzni i my na przykład no, raczej nie jeździmy z producentami, tylko jeździmy sami i wtedy faktycznie poza jakby grupami producenckimi, no ciężko się niekiedy załapać. Ale jak wiesz, wchodzimy, tak? Chociażby, kurczę, z japońską telewizją, jako reporterzy. Albo ostatnio na Oppo, gdzie się organizatorzy zdziwili, że ktoś przyjechał bez akredytacji i że z dalekiej Polski i że specjalnie na konferencję Oppo. No. Zresztą weszliśmy dzięki polskiemu oddziałowi, dzięki polskim przedstawicielom, weszliśmy na tą konferencję. No tak, także się udało, nie ma w ogóle problemu. A nie tylko my, bo na przykład słynny Roland Quandt też przyjechał na Krzywy Ryj i też się dostał wtedy. No, tak, no nawet siedzieliśmy razem. Ja pamiętam, to na Xiaomi przeganiałem jakiegoś kolesia. Dobra. Zacznijmy od premier może tych najważniejszych. Od Motorola. Adam był wczoraj na premierze, polskiej premierze, bo światowa była trochę wcześniej. Światowa była polskiej premierze Razora nowego. Tak, tak. Światowa była, no, była dzień wcześniej, czyli w środę, dobrze mówię, w środę. Natomiast była ona w formie online'owej, więc premiera, nie premiera, tak? Oczywiście można się było wszystkiego o smartfonie dowiedzieć, ale ja wczoraj miałem okazję pomacać ten telefon. Pierwsze wrażenia wam linkuję, jakbyście chcieli się dowiedzieć więcej, tak w dużym skrócie. Nie wiem, czy mi robi, bo... No, znaczy, tak. Robi ci chyba znacznie bardziej niż poprzedni model, jak rozumiem. To właśnie to chciałem powiedzieć, że jest zdecydowany progres względem poprzedniego modelu, bo nie tylko wygląda lepiej, ale ma zabezpieczenie przed zawilgoceniem, bardzo ważne. W składanym telefonie ciężko to zrobić, no ale Motorola twierdzi, że to zabezpieczenie, nazwijmy to hydrofobowe wewnątrz jest, więc jakby też złapał z telefonem czy wpadł w kałużę, to powinien telefon przeżyć. Zmieniłem umiejscowienie przycisku chyba identyfikatora linii papilarnych. Tak, tak. Czytnik linii papilarnych jest z tyłu. Kurczę, powiem szczerze, że w tej konstrukcji, w tego typu telefonie wolałbym, bo to jest telefon klapka składany, gdybyście nie wiedzieli, z elastycznym wyświetlaczem. Mówimy o Razorze 5G, bo żeśmy zapomnieli powiedzieć. Z boku? Na boku. Boku. Wygodniejszy by był. Dlatego, że w Razorze, no ale zobaczycie to na filmie, on jest w tej dolnej połówce obudowy, więc trzeba tym palcem jednak troszeczkę taką gimnastykę wykonać, ale zdecydowanie mniejszą niż w przypadku poprzedniego modelu, gdzie był czytnik pod wyświetlaczem na takiej bródce szerokiej. Teraz ta bródka też została, bo ona tam jest potrzebna,
Obejrzyjcie film, to się dowiecie dlaczego. Ja wam nie będę mówił. Jak obejrzycie cały film, to uważni oglądacze zauważą, o co ta brudka jest. Nie tylko to jest nawiązanie do modelu z 2004 roku. Podpowiem. No ale najważniejsze, słuchajcie, dodali wreszcie gniazdko na normalną kartę. No Motorola się nauczyła, że jednak eSIM to... No niekoniecznie, bo obcinają sobie tak circa about przynajmniej 1/4 nabywców. Bo, no bo poprzedni model był chyba tylko w Orange, nie? Tak, no bo tylko eSIM był. Więc w zasadzie byśmy ograniczeni do Orange'a. No i jak ja jestem w innej sieci, nie będę mówił jakiej, no to figa. Nawet jakbym chciał położyć te 6,5 koła, to nie położyłem, bo po co mi telefon, z którego nie mogę korzystać, a sieci zmieniać nie chcę, bo wydaje mi się, że mam lepsze. W każdym razie ten model teraz daje już możliwość wyboru sieci, bo jest i eSIM, i miejsce na nanoSIM. Niestety nie ma mini jacka, nie ma możliwości rozbudowy pamięci kartą, co mi się nie podoba, ale za to poprawili aparaty fotograficzne, bo w poprzednim modelu te aparaty były takie sobie. Teraz już są, powiedzmy, że na poziomie. Procektor, no i przedni wyświetlacz masz większy, nie? Tak, no i przedni wyświetlacz urósł, ale akurat już w poprzednim modelu był dosyć funkcjonalny. Ja nawet wtedy mówiłem, że jest funkcjonalniejszy niż ten konkurencyjny model od Samsunga, bo jest po prostu większy. No to teraz jest jeszcze większy. No i teraz ta Motorola już może konkurować z flipem Samsunga, tym 5G, bo zeszłoroczna nawet nie miała podejścia do Galaxy Z Flip ze względu na bebechy. Tegoroczna ma no nadal słabsze bebechy, bo pamiętajmy, jest to procek drugi od góry, ale już powiedzmy może właśnie konkurować chociażby tym większym wyświetlaczem, tą legendą, jaka towarzyszy Razerowi, trochę ceną, no bo jest jednak ciutkę tańsze. Oczywiście pamiętajmy, oferuje mniej, jeżeli chodzi o flaki, jeżeli chodzi o aparaty fotograficzne. No, niemniej już jest powiedzmy taki konkurent wyrównany. Telefon mi się podoba. Mam cichą nadzieję, że tym razem jednak polski oddział Motorola udostępni sample testowe. W zeszłym roku z pewnych powodów, których wolałbym nie wymieniać, nie udostępniali. Teraz słyszałem, że są szanse. Znów się nie spieszę, bo bardzo chętnie przetestuję model, który ktoś przede mną już użytkował. Chodzi o to, żeby był już taki trochę, nazwijmy to, zużyty, bo wtedy dopiero widać, jak się sprawuje ten składany wyświetlacz. Powiem wam, że mnie na przykład zachwyciło to, że na tym wyświetlaczu nie widać tego ostrego załamania, a telefon się składa całkowicie płasko. Tu podpowiadam znowu o tej brudce pod ekranem, przyjrzyjcie się. No jest taki myk w tym wyświetlaczu i w tym zawiasie Motorola, że on się tak akurat fajnie składa. No ekran też jest pofalowany, tylko że w innych miejscach niż u Samsunga, więc trzeba się zastanowić, czy chcecie mieć jedną dużą krechę na ekranie, czy dwie trochę mniejsze. Wasz wybór. Jak chcecie mieć pofalowany ekran, kupcie sobie smartfona z elastycznym wyświetlaczem. No, słuchajcie, no wybór taki, jakbym powiedział, no między katarem a rozwolnieniem trochę. No jedna duża krecha, wybór polega na tym, w którym miejscu ten wyświetlacz jest pofalowany po prostu. Nie, no słuchajcie, ale dajcie spokój. Telefon na żywo prezentuje się naprawdę zacnie. Jak zobaczycie zdjęcia w podlinkowanym tekście i filmie, to kurczę, jak go normalnie trzymacie, to przez 90% użytkowania nie zauważycie w ogóle żadnego załamania. Ten ekran jest gładziutki jak tyłeczek noworodka. Te krechy, takie tam, te załamania zauważycie, jak zaczniecie, kurczę, się przyglądać, tak jak ja wczoraj, wiesz. Albo jak zaczniesz go składać. Tak, no w ogóle ciężko było, zdjęcia są takie sobie, bo tam trochę światło było takie dziwaczne, żółto, jakieś tam niebieskie. Oczywiście sample były chyba 4 na wszystkich, więc żeśmy sobie zabierali, ja się zachowałem jak świnia, porwałem jednego i uciekłem w kącik, jak zwykle. No niemniej materiały są takie, jakie są, ale przynajmniej widzicie trochę tego telefonu i o to chodziło. No i tak jak mówię, jest szansa na recenzję, ale to nie jest jedyna nowość Motorola, bo się rozgadaliśmy o tym Razerze, którego no, mało kto... Poczekaj. No, no. Powiem szczerze, że ja bym się nawet nie czepiał, tylko... Są chyba ze 3 rzeczy, które mi się w tym smartfonie bardzo nie podobają. Pomijając kwestię, że ja oczywiście w ogóle go nie kupił, bo mi się nie podoba. Natomiast są 3 rzeczy, które tak od strony w miarę obiektywnej można wymienić. I to jest po pierwsze właśnie ten czytnik linii papilarnych, który rzeczywiście fajniejszy byłby, funkcjonalniejszy z boku. Ale tutaj się nie czepiam, to jest taka grubość smartfona, jaka jest. Możliwe, właśnie, że po prostu trzeba było to tak zrobić. Natomiast boli mnie tutaj...
tutaj troszeczkę po pierwsze bateria, która no można się było spodziewać, że nie będzie większa znacznie od pierwszego modelu, ale jednak 2800, no fajnie, że jest, ale obecnie smartfony z tego typu wyposażeniem, tutaj jest Snapdragon 765G, jest duży wyświetlacz jeden, jest wyświetlacz drugi. Normalnie smartfony mają w tej chwili około 4000 mAh. Tak, tak. No nie, w sumie a tutaj nie dosyć, że bateria jest stosunkowo... No. Kicha. Jest raptem 15-watowa. W związku z tym, no sorry, ale to w przypadku zasilania Motorola się nie popisała. No, nie mieli miejsca w tej budowie, bo ten telefon naprawdę... Nie, jest, ale ja sobie zdaję z tego sprawę. Po prostu stwierdzam fakty, tak? No to abstrahując od jakby rodzaju modelu, tutaj trzeba się przygotować na to, że on nie będzie działał tak długo, jak działają podobne konstrukcje z podbami na baterii 4000 mAh. Tutaj są niecałe 3. Ale wiesz, natomiast to jest telefon do pokazywania. Ostatnia rzecz, która tutaj jest rzeczywiście, no to jest zaporowa cena jak zwykle, ale tego się można było spodziewać. Ale wiesz, cenę obserwując, no mnie to co mnie bolało, to też powiedziałem, brak gniazdka na kartę, brak mini jacka, ale to też wynika z braku miejsca, tak samo jak akumulator. Ale wiesz, to jest telefon do pokazywania się, modowy. Zresztą wczoraj był pokazywany w towarzystwie ciuchów Roberta Kupisza. W sumie nawiasem mówiąc całkiem fajnych, ale to nie o tym mówimy. Ale to jest tak, telefon. To jest niszowe na imprezę, to sobie przekładasz kartę albo masz SIM-a i idziesz z klapką, bo ona ci wieczór wytrzyma. A na co dzień używasz innego telefonu z większą baterią, na przykład Motorola Power, która tam ma te 5000 i już, nie? Załóżmy. Z drugiej strony to sprawia wrażenie troszeczkę urządzenia dla snobów, bo... Tak, no, mówię, ale dokładnie tak jest, do pokazania się. Dla wybranych. Bo tak? Mnie stać. No. Nie wiem, czy to jest, kurczę, dobra... Nie mam pojęcia, powiem szczerze, zastanawiam się nad tym, bo możliwe, że tak właśnie ma być, że to w ten sposób ma zostać zrobione, ale... Nie wiem. To jest trochę taka lokomotywa pociągowa Motorola. Pokazujemy, patrzcie, my możemy, my robimy takie fajne rzeczy, a teraz idźcie do operatora i kupcie sobie średniaka za tysiak. Może to też tak być. No i właśnie przejdźmy może do średniaków, bo słuchaj, dzisiaj rano budzę się, a tu wreszcie jest Motorola Moto G9 Plus oficjalnie w Brazylii, co prawda. Ten telefon był... Ty wiesz, ona wcześniej też była oficjalnie, bo to w Orange'u, co się pokazało, to był słowacki Orange i oni ją pokazali po prostu. No w sumie, okej, tak, no masz rację, natomiast teraz jest już taka, no u producenta tak pokazana. No i w zasadzie wszystko się potwierdziło i zobaczyłem tą cenę z Brazylii i wiesz co, tak, kurczę, no przeliczając bezpośrednio z reali brazylijskich, 1765 za ten telefon. Wiesz co, bym się 3 razy zastanowił, bo w sumie urządzenia naprawdę niczego nie brakuje. Jest Snapdragon 730. Jest co prawda tylko 4 giga RAM-u, ale pamiętajmy, że Motorola ma fajną odchudzoną nakładkę, taką naprawdę lajtową. Wyświetlacz 6,8 cala Full HD. Wiesz co, ale tutaj jest jedna rzecz. Ja się tutaj nie czepiam i konfiguracji też się, broń Boże, nie czepiam. Jest jedna rzecz. My polega na tym, że przy tej odchudzonej nakładce w większości, nie tylko mówię tutaj o Motorolach, większość modeli chodzi świetnie, dlatego że to jest niemalże czysty Android, no, to bardzo, tak, bardzo fajnie się wiadomo, że jak dołożysz człowiek porusza po tym. Aplikację, to zdechnie. No, to wystarczy to... kilka aplikacji dołożyć i zaczynają już być lekkie, mniejsze albo większe problemy w tej chwili przy 4 giga. No ale jedźmy dalej po tej specyfikacji, bo właśnie chciałem do tego, co mówisz, przejść potem. 64 mega główny aparat, bateria 5000 z szybkim ładowaniem 30-watowym, co u Motorola w sumie jest rzadkie. I to jest bateria i to jest ładowanie. No. Nie zapomnieli o NFC, czytnik linii papilarnych na boku i jeżeli będzie taki jak w Motorola G5G, którą niedawno testowałem, to jest genialny, wierzcie mi. Ale kurde, 1700 zł to... Jeżeli faktycznie ta cena z Brazylii by, powiedzmy, znalazła odzwierciedlenie u nas, to pewnie ten telefon wyjdzie tak pod 2000 i przy tej cenie to kurczę mało konkurencyjnie się robi, przynajmniej moim skromnym zdaniem. Przy tej cenie jest mało konkurencyjnie. Oj, zerwało. No pięknie.
fajniejszą. Słuchaj, musisz powtórzyć, bo zerwało. Mówię, że takiego razora, nie wiem, czy mnie słychać w tej chwili. Teraz tak. Mamy takiego razora z lepszym ładowaniem, z lepszą baterią, trochę tańszego jednak, tylko że bez elastycznego wyświetlacza. No trochę tak, ale przynajmniej bateria jest porządna. Tak. A w sumie jak się uprzesz, to i ten telefon złożysz niestety tylko raz. No ale to zostawmy, bo mówię, kurczę, no nie chcę krzywdzić Motorola, ja bym tu zaczekał na cenę, jaką zaserwują na polski rynek, o ile ten model się u nas pojawi i wtedy po nich proponuję. Ja nie pamiętam, czy w Orange'u podali cenę, czy nie? O Jezus, nie pamiętam, ja zaraz, czekaj, to ja już lecę sprawdzić, wiesz? Ja nie, spoko, bo gdyby w Orange'u podali cenę, to ona byłaby znacznie bliższa temu, co się u nas może pojawić. Masz rację, wiesz co, kurczę, jakoś mi umknęło, że tam mogła być cena. Już szukam tego newsa i już patrzę. Daj mi sekundkę. Motorola G9 Plus. Wcześniejsze informacje, bla, 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 bla. No tak, 255 euro, 1136 zł. No. No i tu rzeczywiście dobrze, że o tym powiedziałeś. Faktycznie to zaczyna już w tym momencie mieć sens, bo w okolicach 1200 to ten telefon już rzeczywiście jest konkurencyjny i ma dużo sensu. No to podejrzewam, że u nas... Dowiedzieliśmy, na ile przerabiają Brazylijczyków. Z tym, że wiesz, no to jest jednak też oferta operatorska. W związku z tym bardzo możliwe, no, że to nie jest oferta wolnorynkowa. No, wiesz co, to jest ta cena, wydaje mi się taka, o ile pamiętam, nawet wiesz co, się chyba... A nie przejdę się na stronę Orange'a, bo oni zdjęli ten telefon przecież. Czekaj, spróbuję wejść po źródle. To znaczy ja byłem przed momentem i rzeczywiście cen nie ma na pewno już w tej chwili. No nie ma, oni to zdjęli w diabły, ale wiesz co, było zarchiwizowane ta strona. Więc może jest szansa, że jednak się coś znajdzie, ale zdaje mi się, wiesz co, o ile dobrze pamiętam, że to właśnie była cena taka, powiedzmy, luzem, tak? Czyli telefon przy zakupie chociażby z ofertą na kartę, czy po prostu zakupie luzackim, takim bez... No cóż, no gdyby tak było, to ma jakiś sens. No to ma sens wtedy, ale no dobra, mówię, poczekajmy na cenę polską i jeszcze ci powiem, że jeszcze na jedną Motorola czekamy. Jeszcze na jedną Motorola czekamy, bo jeszcze, kurczę, będzie coś po taniości. Roland Quant, którego już dzisiaj wspominaliśmy i przy okazji pozdrawiamy, podał informację o Motorola Moto E7 Plus. No, budżetowa, wiadomo, ekran HD Plus, 8-megowy aparat do selfie. Z tyłu też śmiesznie, bo w zasadzie tylko aparat podwójny 48, zaznaczam, plus 2. No, czyli tą dwójkę to wiadomo, trzeba wsadzić, żeby było więcej niż jeden. Procesor taki sobie, bo Snapdragon 460, ale nadal 4 giga RAM-u. Ja tu czegoś zaczynam nie rozumieć, bo Motorola zarówno do telefonów, powiedzmy może spółki średnio do średnio wyższej, czyli G z plusem, też daje 4 giga. Tutaj do tanioszki też wsadzą 4 giga. No flesza będzie mniej, bo 64, ale to nadal jest nieźle. I bateria znowu 5000, ale... Tu z kolei ładowana mocą 10 W musieli na czymś zaoszczędzić. I cena, słuchajcie, spodziewana, to powtarzam, to jest przeciek, więc tak się może nie do końca przywiązujcie do tych wszystkich informacji. 150 euro, czyli 670 zł, czyli są, powiedzmy, minimalne, nieznaczne szanse na 699 u nas na półce. Kurczę. No to zaczyna wyglądać w miarę ciekawie ten telefon, bo 4 giga i aparat 48 i bateria 5000. Powiedzmy, takie atuty ma. Wiadomo, to z racji procesora demon prędkości nie będzie, ten wyświetlacz też raczej wam niczego nie urwie, bo tylko HD plus 6,5 cala. No ale z tych, o których gadamy, to moim zdaniem ten telefon akurat najbardziej, że tak powiem, cena pasuje do specyfikacji i taki jest najbardziej, uważam, skrojony na miarę cen. Cóż, ja was zapraszam w naszej specyfikacji, bo ja znalazłem o smartfonie troszeczkę więcej informacji niż to, co jest globalnie w sieci newsowych. Możecie zajrzeć po prostu, są i rendery sensowne, i są oznaczenia smartfona, to jak on będzie wyglądał w
na rynku. Są wymiary częściowe, bo też mi się udało znaleźć. Jest informacja Kodnik Gorilla. Prawdopodobnie trójka będzie na wyświetlaczu. No trójka to, wiesz, takim budżetowcy to też uważam, że zacny koncept. Nie, trójka jest moim ulubionym szkłem w związku z tym. Ja tutaj akurat nie widzę problemu. No ja zaczynam lubić Victusa, ale to poczekam, jak jeszcze parę razy coś upuszczę i wtedy tam powiem. Nie jest to jakaś rzecz straszliwie popularna i nie będzie, ale chronologicznie mi się ułożył w tej chwili Huawei 9A. No, to proszę cię bardzo. Taki model, który w zasadzie wygląda bardzo podobnie do Android 20 Plus, tego, który wyszedł w Chinach. To jest smartfonik bez AMOLED-a. To, co jest fajne, to to, że ma całościowo ekran, tak? Czyli ma aparat wyskakujący, ten od góry. Wysięgniczek. Tak, to jest IPS-owy wyświetlacz 6.6. Tak, słuchajcie, wszystko macie podlinkowane na dole. Co mi się w tym telefonie podoba, to to, że wygląda trochę jak Mate. Ale aparacik poczwórny z główną matrycą 64, także jest nieźle. Ósemka szeroka, no i tradycyjnie dwie dwójki musieli dodać, bo przecież muszą być dwa półmetrowce. No i tak jak Jacek wspomniał, fajny wyświetlacz, MediaTek Helio G80 w środku, 6 lub 8 RAM-u i 128 pamięci flash, karta, ale ta Huawei'owa, Nano Memory. Akumulator, no i tutaj będzie ciekawie, bo tu się zaczyna robić zabawnie, bo zależnie od rynku albo ma 4200, albo 4300 i albo ma ładowanie 40-watowe, albo 22,5W. No i ten mniejszy łączy się właśnie z szybszym ładowaniem i mocniejszą wersją RAM-u. No i dystrybucja jest tak podzielona, albo Azja, albo Środkowy Wschód, Afryka, albo wybrane kraje Azji. Zatem no tutaj trzeba będzie też patrzeć, który wariant się kupuje. Trzy kolory do wyboru, no i oczywiście brak niestety Google i tyle. Nie wiem, czy Jacek coś jeszcze chciałbyś dodać? Bo to znaczy jest... dla tych, którzy rzeczywiście lubią 90-hercowy wyświetlacz, tyle. No tak, to mówiłeś na wstępie, ale faktycznie warto to odnotować, bo no jednak w średniakach to jeszcze nie jest standard, więc warto to odnotować. Może wiesz co, nie wiem czy zauważyłeś Jacek dzisiaj, ale można by było, jak już jesteśmy przy Huawei'u, wspomnieć o takim modelu jak Honor 30i, który się pojawił w Rosji. Możemy. On jest trochę podobny do Honora 20 Lite znanego z Chin. Mówię trochę, bo jednak jest kilka różnic, tam są różnice w aparatach, jest... Nie, w aparacie do selfie jest różnica. Adaś, jeżeli pozwolisz, jak to... będziecie w serwisie, skorzystajcie z naszej porównywarki i porównajcie sobie ten model z modelem Android 10, z modelem Y8P, z modelem Honor 4T Play i z modelem Honor 20 JAF Edition. Porównajcie sobie specyfikację. No jest, powiedzmy, że to jest wszystko mocno bardzo zbliżone, bo chyba te telefony, które ty wymieniłeś, to są w ogóle klony, nie? Nawet powiem ci, że nie spojrzałem dokładnie na te wszystkie modele. Mniejsze albo większe. Mówię, tam są jakieś niuansowe różnice. W każdym razie nie jest to zupełnie nowy smartfon, no to wam chcę powiedzieć. To, tak. Cena po przeliczeniu z rubli 905 zł póki co. No i póki co jest w Rosji przez sprzedaż. Czy to wejdzie do nas? Nie mam pojęcia. Ekran 6.3 AMOLEDowy, Full HD z czytnikiem linii papilarnych, z kropelkowym noczem na 16-megowy aparat do selfie. Z tyłu aparat potrójny 48, 8 i 2, czyli standardem szeroki kąt i rozmywacz tła. W roli napędu Kirin 710F, 4 giga RAM-u i akumulator 4000, a pamięć wewnętrzna 128 giga i znowu karta Nano Memory, czyli firmowa Huawei'a. I co jest w tym telefonie fajne, to grubość 7,7 mm podaje producent. No i to jest jakby taki chyba przykuwacz uwagi główny w tym modelu, bo tak poza tym to szczerze mówiąc tutaj nic takiego wyróżniającego nie widzę, natomiast grubość faktycznie może być fajna i telefon piszą, że jest lekki, ale wagi tam, kurczę, prawdę mówiąc, nie wytropiłem, chyba że Jacek wytropił. No? Przepraszam? Wagę tego Honora, bo oni napisali, że jest lekki, ale
Wiesz co, jeżeli nie ma w specyfikacji, to nie ma, ale chyba jest w specyfikacji, nie pamiętam. No właśnie tam jest taka ta specyfikacja, wiesz, ale jak ciebie znam, to pewnie znajdziesz wagę, więc nie ma problemu. Sobie zobaczycie, jest podlinkowany na dole, będzie podlinkowana specyfikacja tego telefonu. Zaraz ci powiem, 163 gramy. Ja wiem, czy to jest tak mało. No dokładnie, no nie wiem, było tam coś kurde, jak patrzyłem paruski napisane, że letki jest, no ale... Wiesz, no to najwyraźniej uznali marketingowcy, że napisanie, że lekki coś im da. No wiem. Tak, a że jest faktycznie cienki, smukły, to ludzie uwierzą. No. No i również kurde... cienki i smukły jest Realme 7i, który za moment się pojawi oficjalnie, na razie go co prawda jeszcze nie ma bardzo oficjalnie, ale w zasadzie... No w zasadzie jest, bo w sklepie wyskoczył. Znaczy, wiesz co, Lazada też nie podała, bo to w Lazadzie wyskoczył w Indonezji. Zdaje się. No tak, ale wiesz, tam jest jakby oficjalne, nazwijmy to, stoisko, nie? Więc jednak można dać dużą wiarę w tą specyfikację, nie? Nie mamy wymiarów, no wiemy to, że to jest 6,5 cala, że wyświetlacz z kropką, że HD+, tylko, ale za to 90 Hz zdaje się ma. Dokładnie, tak jest. Tak jest. I bateria jak zwykle 5000. Snapdragon 662, także bez jakichś niesamowitych rewelacji, ale w zupełności wystarczająca maszyna. 128 flesza, 8 giga RAM-u. Także taka solidna średnia półka. Szybkie ładowanie jest. Ale główny aparat. Tak. Szybkie ładowanie 18, 16 do selfie. Także wygląda to całkiem niegłupio, a premiera będzie 17 września, więc wtedy pewnie jeszcze i tak raz wam o tym telefonie będziemy mówić. Tak. Bo no, możliwe, że do nas trafi. Możemy natomiast się porozwolić trochę nad Poco, które wypuściło w tym tygodniu dwa smartfony. No co oni aż dwa dali, nie? Wypuścili X3 NFC i wypuścili do tego jeszcze M2, która jest de facto no, przeflancowaniem troszeczkę na rynek hinduski w modelu Redmi. No. Redmi 9, tak. Dokładnie. Redmi 9 Prime, tak. O. No tak, no ale powiedzmy, o, bo nawet akurat mam przypadkowo pod ręką, to wam mogę pokazać, jak to wygląda, ale się nie przywiązujcie do tego wyglądu, bo ja mam Redmi 9, ale to w zasadzie będzie wyglądało mniej więcej tak jak to, o. No i tyle. Wygląda w zasadzie... Tak. On no, też to ma niebieską wersję kolorystyczną. Tak, dokładnie ten sam kolor jest. Wiecie co, ja go rozwinę, bo jak się zachowuje się jak świnia, pokazuję wam telefon, kurczę, w policę. No wygląda mniej więcej tak, rzecz jest w sumie niebrzydka, tylko że no wiadomo, będzie inny logotyp, ale kurczę, ja nie wiem, czy to do nas zawita, słuchajcie. Pewnie nie. Gdyż to jest no w Indiach pokazane, a my tego Redmi 9 właśnie mamy, o tego, którego wam pokazywałem. Więc byłoby nonsensem wprowadzenie tego telefonu na nasz rynek jako Poco M2. Natomiast X3 jest fajna, oryginalna głównie ze względu na projekt aparatów, nie? Tak, właśnie, przejdźmy do tej X3, bo to już u nas jest na pewno. Aparat jest śmieszny, bo jest główny obiektyw po środku. Oprawka niby okrągła, ale nie okrągła, bo w ten okrąg jest wpisany taki prostokąt ze ściętymi brzegami. Trzy aparaty i dioda symetrycznie rozmieszczone wokół tego. Wygląda to dosyć fajnie. No niestety nie mogę wam pokazać, bo... Czekaj, bo aparaty cztery w sumie. Tak, w sumie cztery. No mówię, główny aparat jest otoczony trzema aparatami i diodą, chyba że ja coś źle powiedziałem. Nie. Spoko, tylko wiesz, jak mieć trzy aparaty, to... Okej, masz rację, Jacek. Trochę namąciłem. Mówię, główny aparat otoczony trzema. O, i diodą. Spoko. No i przednia 20, która jest bardzo malutka, bardzo ładnie wygląda centralnie umieszczona na wyświetlaczu. Oczko jest zarąbiste, bo ono ma... Boże, nie napisałem tego? Nie wiem ile, ale jest malutkie. Jest malutkie, oni mówili chyba tam, kurczę, 3 mm, 3 z groszami, jakoś tak. No mówię, żałuję strasznie, że nie mogę wam tego telefonu pokazać, ale widocznie Xiaomi się na mnie pogniewało, za którąś recenzję i nie przysłali mi tego telefonu. Ale... Może to nadrobimy. W każdym razie ekran też jest fajny, bo poza tym, że mam dziurkę, to jest to Full HD z odświeżaniem 120 Hz. Co więcej, panel dotykowy podwaja jakby tą częstotliwość odświeżania, także ten telefon powinien się całkiem dobrze nadawać do gier.
Chociaż ma Snapdragona 732, tego nowego. No zobaczymy, nie powinno być źle. Nie powinno być źle, szczególnie jak się dowiecie, ile to kosztuje. Gorilla jeszcze jest na wyświetlaczu. Tak, Gorilla na wyświetlaczu, jest specjalny system 5000 mAh. Tak, specjalny system chłodzenia, miedziana rurka, grafit i w ogóle, o ja cię przepraszam, o 6 stopni podobno chłodzi lepiej, o 6 stopni obniża temperaturę flaków w porównaniu z tradycyjnymi systemami chłodzenia. O to chciałem powiedzieć. Ładowanie 33 W. No. I pamięć 64 albo 128 dla użytkownika i 6 giga RAM-u. Tutaj trochę się zdziwiłem, bo się spodziewałem 8. Ale ten, może jeszcze o aparatach, bo też jest ciekawe funkcje w aparacie fotograficznym są. Na przykład możliwości nałożenia filtrów. Dali takie dwa ciekawe barwne filtry, złoty i cyberpunkowy. Cyberpunk to, nie wiem, jak dla mnie podkręca kolory, ale ja się oczywiście na tej tematyce kompletnie nie znam. Natomiast złoty jest fajny, bo mamy obraz czarno-biały i niektóre elementy są złote. Takiego filtra, powiem szczerze, że w telefonie tak defaultowo zainstalowanego jeszcze nie widziałem. Więc no, może. Może to być ciekawe, a jeszcze fajniejsze, oczywiście jakbym wypróbował, to bym wam powiedział, czy to jest naprawdę fajne, niestety nie było mi dane. No to jest taki film, gdzie możecie sobie niebo podmienić i na przykład z dnia robicie noc, tam taki był przykład, fotografujemy wieżowiec na tle nieba błękitnego i robimy noc. I efekt może być całkiem fajny, bo super doświetlony światłem dziennym budynek na tle nocnego nieba. Jeżeli telefon to dobrze poskleja, to faktycznie efekty mogą być fajne. No, miejmy nadzieję, że wypróbujemy i wam o tym opowiemy. Co mi się nie podoba? Nie podoba mi się wielki paskudny, no może paskudny, to nie widziałem na żywo, to też się nie wypowiem, ale wielki napis Poco na tylnej ściance. Nie wiem, czy ktoś, kto kupi Poco, chce się akurat tym chwalić. To znaczy, ja pamiętam na premierze, że jeden z menadżerów produktowych tłumaczył, że to jest właśnie takie specjalne dla fanów marki, że są dumni z tej marki, że właśnie tak być. On specjalnie nawet tłumaczył podczas premiery, że tak no właśnie ma być. No, faktycznie mogło tak być, natomiast kurczę, no nie wiem, wiesz co, moim zdaniem to jest jakby odwrotność tego Razera od Motorola, bo Razera nosisz, chcesz się chwalić, że ci w życiu wyszło i możesz sobie pozwolić na telefon za 6,5 klocka, a Poco to, kurczę, no przepraszam, bo sam z trudem bym sobie na taki telefon mógł pozwolić, ale kurczę, to pokazuje, ej, mało zarabiam i kupiłem sobie telefon za 1000. Nie, no, bez przesady, dałbyś radę sobie pozwolić, dlatego że tutaj widzę, że jak przeliczałeś, ta tańsza wersja 64 jest poniżej 1000, a ta droższa wersja 1200, tak? Co prawda no, bez 1100 w przesprzedaży, jest 900 i 1100 w przesprzedaży. 1100. Więc to są ceny po prostu naprawdę mega korzystne w porównaniu do tego, co telefon oferuje. Ale mówię, no nie wiem, no oczywiście to kwestia indywidualnego podejścia i odbioru, ale o ile są telefony, którymi jakby chcemy, może nie wszyscy oczywiście, ale pewni ludzie będą chcieli demonstrować swój status materialny. Ja wiem, że to może głupio brzmi, ale tak jest, no sorry. Świat jest brzydki i paskudny i tyle. No, bardzo wielu ludzi lubi demonstrować swój status. Natomiast wielkim napisem Poco demonstrujemy albo to, że jesteśmy bardzo oszczędni, co może być cechą w pewnych kręgach pożądaną i korzystną, ale raczej po prostu demonstrujemy to, że sobie nie mogliśmy pozwolić na nic droższego. Wiesz co, ale ja tutaj trochę będę bronił, bo ja co prawda też nie przepadam akurat za epatowaniem marką, czy natomiast myślę sobie, że są ludzie, którzy rzeczywiście są przekonani na przykład do jakichś marek, tak? No, okay, jest no to ogromna grupa wiernych fanów Xiaomi, którzy no, ja się nie, dziwię, że jest, nie bo wstydzą się oznaczeń marki, tak? Okay, i raz, że nie mają nic przeciwko temu, żeby wszyscy widzieli, że mają Xiaomi. Dwa, że ta najściślejsza grupa fanowska jakby bardzo, bardzo mocno działa. Na rzecz marki. Jest takie poczucie wspólnoty nawet bym powiedział. Tak, nie? Tak. Także wiesz, z jednej strony jest ta strona negatywna, chociaż też nie wiem, czy ją nazwać negatywną. Nie negatywna, raczej taka pochwali swoim statusem materialnym,
Z drugiej strony są rzeczywiście fani, którzy czasem bardziej, a czasem mniej bezkrytycznie podchodzą do marki. No z trzeciej jest taka postawa jak twoja, czyli wolelibyśmy, żeby tych napisów było jak najmniej, tak? No może tak. A mówię, to no, trochę może być krzywdzące, bo telefon jest naprawdę fajny. Jeszcze wróćmy na chwilę do telefonu, bo jeszcze kilka cech ma, o których chcę i muszę wspomnieć. Głośniki stereo z funkcją oczyszczania szczelin. To już było w wielu telefonach, ale tutaj było bardzo wyraźnie komunikowane i podkreślane jako atut telefonu. Już z nazwy wynika, że telefon ma NFC. Producent obiecał 3-letnie wsparcie aktualizacjami. Czytnik na boku obudowy, więc powinien być wygodny i dobrze działać. I do tego powłoka hydrofobowa IP53, czyli takie podstawowe zabezpieczenie przed wodą na wszelki wypadek. Więc telefon jest naprawdę popitaśny. Tylko mówię, no mnie akurat, no... Ja mógłbym nosić. Niech sobie ten napis będzie, ale boję się, że wielu użytkowników jakby ten napis odstraszy z tego względu, jaki wymieniłem. I tutaj bardziej mi trochę się podoba podejście Realme, chociaż no, telefony mogą być niekoniecznie aż tak konkurencyjne, ale też są niezłe ceny. W Realme jest tak, że przeważnie mamy wybór. Na jednym jest wielki, ogromny, paskudny napis, a na drugim jest normalny logotyp. Więc może tak. Wolałbym, gdyby Poco poszło tą drogą. Dla tych, którzy chcą się obnosić z marką i chcą ją promować, bo ją lubią. Tutaj akurat uważam, że są powody, żeby tą markę lubić. To wersja z dużym napisem. A dla tych, którzy woleliby się nie obnosić, że im w życiu coś nie pykło i sobie nie mogą kupić Galaxy Folda, no to wersja bez napisu. Ja bym to tak rozwiązał. I by był wilk syty i koza cała, czy tam owca i już, nie? Dobra, pojeździłem po Poco, wyżyłem się, to teraz... Masz jeszcze coś ciekawego z premier, bo ja tak... To znaczy M2 możemy zostawić, bo w zasadzie o niej powiedzieliśmy. No jest... Nie no, powiedzieliśmy, że to jest Redmi 9 właściwie, czy tam Redmi 9 Prime, ale ten indyjski, bo on jeszcze gdzieś jeszcze jest jakaś inna wersja, z tego co pamiętam, popraw mnie, jeżeli się mylę. Natomiast możemy powiedzieć o Oppo, które się rzeczywiście też pojawiły w tym tygodniu i w zasadzie pojawiły się oficjalnie. Pojawiło się Oppo 32. To jest taki całkiem fajny smartfonik z dziurką w ekranie, z wyświetlaczem niestety tylko HD+, 720x1600, wyświetlacz 6,5 cala z tego co widzę. I z Corning Gorilla Glass 3+, na wyświetlaczu, także to jest ta taka... aspirująca do średniej. Na Snapdragonie 460 zrobiony i z baterią też 5000 mAh i to jest bardzo fajne. Jeżeli chodzi o pamięć, to 128 i tutaj dziwnie, dlatego że 4 albo 8 giga RAM-u. Aparaty fotograficzne 13, 2 plus 2 pikseli, czyli po tym też widać jakby jakiego rodzaju to jest półka, że to nie będzie bardzo drogi smartfon. Ładowanie 18-watowe przy tych 5000 mAh to przyda się rzeczywiście, mimo tego, że i tak nie będzie najszybsze. I to w zasadzie wszystko na temat tego. Zapraszam na kartę, możecie sobie obejrzeć, jak wygląda smartfon. To nie jest nic charakterystycznego, tak? Od całkiem sympatyczny, niedrogi smartfonik. Nie mistrz robienia zdjęć na pewno. I drugi model, który się pojawił właściwie w ciągu godzin, to jest Oppo F17 ze Snapdragonem 662, półka troszeczkę wyższa, z szybkim ładowaniem VOOC 4.0, z wyświetlaczem AMOLED, także to już bardzo fajnie, ale niestety z noczem z kolei, tak? Wyświetlacz 6,44 cala, rozdzielczość tym razem Full HD, też Corning Gorilla Glass 3+. Także o tyle fajnie. Pamięci będzie tu... Słucham? No i wygląd ma też taki dosyć fajny, nie? To znaczy jest niebrzydki, tym bardziej, że jakby zatrudniono projektantów do zrobienia wzorów na tylnych obudowach. I te tylne obudowy są rzeczywiście wzorzyste. To jest albo skóra, znaczy skóra, Sky, umówmy się, skóra syntetyczna.
modnie. W dwóch kolorach, albo jest to taki biały rzucik z dwoma paskami, na którym na jednym jest taki wałeczek pociągnięty. Cuda na kiju. Natomiast z pamięcią jest lepiej, dlatego że jest 128 flesza i dwie wersje RAM-u 6 albo 8. Lepiej jest również z aparatami fotograficznymi, co prawda to nie są jakieś genialne aparaty, bo z tyłu mamy OmniVision, nie Hynixa, 16-megapikselowego, plus 8 szeroką, plus 2 dwójki standardowo. Z przodu jest 16 Sony, na szczęście całkiem fajne selfie'aki to robić. Od całkiem sympatyczny smartfon, taki, nad którym się już warto ewentualnie zastanawiać, jeżeli będzie dostępny, powtarzam nazwę, to jest F17. Z AMOLED-em. To jest chyba... Tak, to jest... Z całkiem fajnym procesorem, no. Tak, przypomnijmy, byśmy chyba o nim gadali z tydzień czy dwa temu, bo były 17 Pro i ten 17 był tak tylko zajawiony, nie, wtedy. Więc teraz mamy jakby poszerzenie tamtych informacji, to tak tylko dla porządku wspomnę. Jeszcze jedno Oppo było, nie? To tak mi się zdaje. Warto, wydaje mi się, wspomnieć, że wyszła oficjalnie trzecia wersja Velveta. Trzecia wersja Velveta na razie jest dostępna w Stanach Zjednoczonych u jednego z operatorów T-Mobile. I jest to wersja różniąca się w zasadzie po pierwsze procesorem głównym, bo to jest Dimensity 1000C. Nadal obsługuje oczywiście 5G, bo jest to wersja 5G, ona nawet tak się nazywa, tak ma w nazwie. I ma na razie tylko jedną wersję pamięci, to jest 128 giga flesza, 6 giga RAM-u. No i jest dostępna tylko w dwóch kolorach, tak? To jest ten taki biało-różowawy i taki stalowo-szaro-czarny, jakieś takie ciemne coś. W każdym razie nie w pełnym jest dostępna asortymencie kolorów, tym, jakim jest w Europie po prostu. Tak poza tym nie różni się niczym więcej. Ale te różnice są na tyle ważne, że wydaje mi się, że warto wspomnieć, że wyszła nowa wersja. No bo to jest kolejny wariant i na Mediateku to jest jakby ciekawostka przyrodnicza dla mnie. No ale cóż. I jeszcze chciałem na sekundę wrócić do Oppo, bo jeszcze się szykuje Reno 4 SE, ale to znowu zajawiamy temat. Powiemy o nim więcej, jak będzie oficjalna premiera, na razie mamy nieoficjalne. Też mamy go chyba w katalogu, już możecie tak, zajrzeć. Tak, jest tyle specyfikacji, ile wiadomo, tyle jest po prostu. Dokładnie, także, ale to pewnie do niego wrócimy, bo będzie pewnie premiera, to wam będziemy o nim opowiadać szerzej. Nie wiem, czy jeszcze coś masz, bo... To ja znaczy jest jeszcze jedna rzecz, która wyskoczyła też dzisiaj właściwie od rana. To jest duża premiera, co prawda dla nas średnio interesująca, bo jednak egzotyczna. Sharp wypuścił 4 nowe modele. Japończycy mają tak, że nie lubią najwyraźniej, albo w każdym razie marketingowcy japońskich producentów mają tak, że uważają zbyt wielu zmian. W związku z tym proponują najczęściej modele o oczko wyższe, które bardzo mocno przypominają te niższe, ale są jednak ulepszone pod różnymi względami. I właściwie każdy z tych modeli jest rodzajem takiego smartfona, gdzie bazujemy już głównie na tych użytkownikach, którzy mieli poprzednią wersję. Mamy Sharpa Aquosa Sense 4 ze Snapdragonem 720G z wyświetlaczem IGZO. Właściwie 3 z tych modeli mają wyświetlacze IGZO, to są specyficzne wyświetlacze Sharpa. Z wyświetlaczem 5,8 cala Full HD oczywiście, bateryjką prawie 4,5 mAh, bo tam jest 4,570 bodajże. Bardzo fajny telefon, poza tym, że ma notcha takiego dosyć mocno wyraźnego na tym wyświetlaczu. Sharp poszedł tutaj w dosyć standardową, wydawałoby się, stronę, bo to i jest kierunek, gdzie Samsung i troszeczkę Sony próbuje w tym kierunku. Ma poza głównym aparatem 12 megapikseli, ma drugi 12 szerokokątny i co tutaj ciekawe, jest dodatkowa 8 z aparatem tele. Co prawda Sharp nie pisze w tej chwili, jakie jest powiększenie bezstratne jeszcze, ale myślę, że 3-krotnego co najmniej. No pewnie tak. Tego można się spodziewać. To jest na razie smartfon zajawiony. On wyjdzie na jesieni. W tej chwili go jeszcze nie ma w ofertach, ale jest już pełna specyfikacja. W związku z tym, jeżeli jesteście zainteresowani egzotycznymi smartfonami, to duże zapraszam. Drugi
smartfonik, to jest podobna nazwa, czyli również Aquos Sense 4, ale z plusem. I różni się troszeczkę jakby większą ilością rzeczy niż tylko sama pamięć, bo ma co prawda Snapdragona 720G, wyświetlacz również IGZO, ale 6,7 cala. I pracujący na częstotliwością odświeżania w 90 Hz. Pamięć 128 plus 8, tutaj dziwnie jest z kolei z aparatami, bo można by się było spodziewać, że będzie lepsza konfiguracja niż w tej słabszej wersji. Tymczasem jest co prawda lepszy główny, bo to jest 48 megapikseli, ale poza tym jest szerokokątny, piątka i nie ma aparatu tele. Jest dwójka do rozmywania tła. Jedna i druga dwójka. Z przodu też dwa aparaty, ale to jest z kolei ósemka i dwójka do rozmywania tła, tak? Czyli też nic genialnego i dziwna według mnie konfiguracja, naprawdę bardzo dziwna. Bo z plusem można by się było spodziewać czegoś znacznie lepszego. To jest większy wyświetlacz, tak? Jest to trochę inne pamięci są. Ale w zasadzie nie wiem, czy bym się nie zdecydował jednak na tą wersję troszeczkę niższą, z mniejszą wyświetlaczem. Mhm. Trzeci to jest Aquos Sense 5G i tutaj się troszeczkę, to jest właściwie niemalże dokładny klon tego pierwszego, tylko że ze Snapdragonem 690, który obsługuje sieci 5G, w związku z tym specyfikacja będzie właściwie identyczna, plus właśnie obsługa w sieci 5G. I tutaj jest zadziwiająca zupełnie rzecz, dlatego że podejrzewam, że chcieli go raczej by nazwać, nie wiem, Sense 4 5G. I przypomniałem sobie, no dobrze, Japończycy czwórki nie lubią, to po co w ogóle Sensa 4 wypuszczali? Mogli od razu wypuścić Sense 5 i wtedy mieć Sense 5G, ale może wtedy by się ludziom myliło, w związku z tym woleli w ten sposób, nie mam pojęcia. Specyfikacja identyczna w smartfonie wygląda właściwie też tak samo, także też, jeżeli jesteście zainteresowani, zapraszam na kartę. I czwarty, chyba najbardziej zaawansowany z tych do tej pory wymienionych, to jest Aquos Zero 5G Basic, czyli sugeruje to, że będzie jakaś wersja troszeczkę. I tutaj kartę 1000 godzin, trochę mało, bo wyświetlacz 6.4, Snapdragon 765, pamięć 64 albo 128, flesza 6 albo 8 giga RAM. I aparaty tym razem już też z tele. Nie wiem, czy mnie słychać? Słychać także, ale chyba musimy pomału kończyć, bo internet się kończy chyba. 48 i 8 do zdjęć tele. Z przodu z kolei 16 megapikseli. I też w zasadzie odsyłam Was na kartę, jeżeli jesteście zainteresowani. Wszystko Wam linkuję na dole, także. Wszystkie japońskie smartfony z noczem trochę dziwne, powiem szczerze. Jednak bym się chyba zdecydował. Ale ja bym się nie pogniewał, gdyby Sharp zaczął takie telefony oferować u nas w kraju, a nie takie, jakie oferuje. No. I tyle. Nawet nie chcę już dalej komentować, bo jeszcze coś przykrego powiem. Tak, mnie się te też bardziej podobają. Co prawda nie są to największe przeboje sharpowskie z dawnych lat, kiedy zachwycali po prostu innowacjami. Ale kurczę, pójdzie. Takimi jeszcze by coś mogli u nas powojować. Może tak, gdyby jeszcze, gdyby były w dobrych cenach. No i tyle. No i z tym by był problem, bo Sharp jednak za te modele japońskie nadal się mocno ceni. Cen co prawda na razie jeszcze nie ma, ale to za każdym razem są ceny zaporowe. Pewnie, że tak, ale no te, które są u nas oferowane, też jakoś atrakcyjne cenowo. Raczej niekoniecznie są. Może tak delikatnie mówię. Wiecie co, chyba musimy powoli kończyć, bo nam internet wychodzi. Nie wiem, przyniosłem dzisiaj rano dwa wiadra, ale widać za mało. Jeszcze też tak kronikarsko, nie wiem czy pamiętacie, była taka francuska firma Vico. W zasadzie nadal jest, tylko od nas uciekli i chyba nikt po nich nie płakał. W każdym razie też pokazali dwa nowe smartfony, View. To znaczy ja płakałem po polskim oddziale, dlatego że byli tam bardzo mili ludzie, bardzo sympatyczni. Tak, ludzie byli przesympatyczni, serdecznie pozdrawiamy, gdyby nas przypadkiem oglądali. Natomiast produkty takie sobie i te dwa nowe też raczej do Polski nie dotrą i też po nich raczej nie będzie nikt płakać. No. Zobaczcie sobie specyfikację, bo to jako powiedzmy kronika towarzyska i... Ale o View 5 mówisz? Tak, o obu mówię. No. Ani drugi, no nie są to porywające konstrukcje, no przyznasz. No nie są. Nie są, ale no po prostu odnotowujemy, że firma Vico jeszcze żyje i firma Vico pokazała dwa nowe modele. I
myślę, że chyba na tym trzeba kończyć ten nasz tygodniowy. Znaczy, dobrze, to ja, jak wspominasz o Wiko, to ja wspomnę o jeszcze dwóch wersjach, jako że Redmi 9 się najwyraźniej dobrze sprzedaje, pojawiły się dwie nowe wersje, Redmi 9 i Redmi 9AT. One są bardzo specyficzne, nie różnią się w zasadzie niemal niczym od głównej wersji, w związku z tym tylko kronikarsko. No tak, bez specyfikacji. Odnotowujemy po prostu, że było i słuchajcie, cóż, pomału kończymy, bo jeszcze było tam, no jeszcze było trochę ploteczek tutaj w ciągu tego tygodnia, ale to już myślę, że sobie zajrzyjcie najchętniej do działu aktualności w serwisie i sobie poczytajcie, bo tam jeszcze się dowiecie może trochę na temat nadchodzącego przekręcanego LG-ka, może tam trochę o nowym Samsungu, który nadchodzi też będzie, także o Nokii. Zachęcam, zaglądajcie w aktualności, bo tam sporo takich ciekawostek i zapowiedzi telefonów, o których będziemy mówili w kolejnych tygodniach, bo to tak pewnie się skończy. A dzisiaj Was serdecznie pozdrawiamy, dziękujemy, że z nami byliście, zapraszamy na przyszły tydzień, zapraszamy ewentualnie do komentowania, jeżeli byliście. Dokładnie, tak, pozdrawiamy stałych oglądaczy. Bardzo nas cieszą komentarze. No i trzymajcie się, miłego weekendu. Miłego weekendu, do zobaczenia za tydzień. Cześć. Cześć.